Dzień dobry. Nazywam się Darek dopierała. Jesteś panem czy niewolnikiem swoich myśli? Dzisiaj o tym, czy i jak możesz zmienić swoje myśli związane z piciem, a więc te, które wywołują głód alkoholowy. Ale nie tylko. Myślę, że śmiało ten sposób można zastosować wobec wszystkich przekonań ograniczających. Pierwszym, a często najtrudniejszym etapem jest określenie, zlokalizowanie i nazwanie tego przekonania, tej myśli. Podam przykład. Jak impreza to musi być z alkoholem. Na pierwszym etapie zastanów się, co tobie obiecuje alkohol. Dobrą zabawę, odpoczynek, luz, a może zapomnienie o problemach. Potem zastanów się, ile razy w ostatnim czasie to dostałeś. Przypomnij sobie, ile razy impreza z alkoholem skończyła się dobrą zabawą, rzeczywistym odpoczynkiem, luzem i zapomnieniem o problemach. W tym momencie często okazuje się, że to jest powiedzmy 3 na 100 razy. Potem zastanów się też nad tym, jak czułeś się po. W zakończeniu picia po imprezie. Często był to kac, urwany film, może się zbłaźniłeś, nie odpocząłeś, a problemy wróciły z większą siłą. Jednak ważne jest pytanie, jak czułeś się po, a więc może pojawić się poczucie winy, wstyd, żal, złość i porażka. W kolejnym etapie zastanów się, w jaki inny sposób możesz osiągnąć to, czego oczekiwałeś od alkoholu, w jaki sposób możesz zapewnić sobie dobrą zabawę. Może chodzi o zmianę towarzystwa? Może chodzi o podejście? W jaki sposób możesz odpocząć na zabawie? W jaki sposób możesz się rozluźnić, ale oczywiście bezpiecznie bez alkoholu i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach. Potem poszukaj myśli alternatywnej. Fajnie, gdyby to była myśl, będąca swego rodzaju sloganem, hasłem, łatwo do zapamiętania. Na przykład oparta na negatywach, na karze, po alkoholu nie ma zabawy, po wypiciu problemy wracają albo na nagrodzie. Świetnie bawię się na trzeźwo. Z problemem zmierzę się tylko na trzeźwo. Przejdźmy do drugiego przykładu. Nikogo nie ma w domu, mam cały dzień dla siebie. Wypiję jedno piwo i na pewno moja żona, partnerka tego nie zauważy. Nie zauważą też tego dzieci. Punkt pierwszy. Zastanów się, ile razy w ostatnim okresie czasu Udało ci się to osiągnąć? Ile razy zatrzymałeś się rzeczywiście na jednym piwie? I czy jest możliwe, że rzeczywiście twoja żona, dzieci tego nie zauważyły? Sprawdź ile razy rzeczywiście udało ci się ukryć swoje picie przed żoną. Ile razy byłeś w stanie zatrzymać się na jednym piwie? Podaj konkretne przykłady, kiedy to się nie udało. Pomyśl o tym, jak czułeś się następnego dnia. Kac moralny, poczucie winy, wstyd. Potem zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz te swoje doświadczenia, opisane sytuacje, kiedy nie udało Ci się osiągnąć tego, co obiecywał Ci alkohol, że nikt nie zauważy, że wypiłeś i że zatrzymasz się na jednym piwie? W jaki sposób możesz te wszystkie swoje doświadczenia, wspomnienia, które wcześniej spisałeś, umieścić w jednym, krótkim haśle? Chodzi o to, żeby to był swego rodzaju slogan reklamowy, rzecz, która jest łatwa do zapamiętania. Jak może to brzmieć? Choćbym się ukrywał i tak to zauważą. Nigdy nie zatrzymałem się na jednym piwie. Zawsze to był dopiero początek. Przykład trzeci. Nie mogę oglądać imprezy sportowej w telewizji bez piwa. Co obiecywał Tobie alkohol? Że będziesz przeżywał większe emocje, będziesz mógł się nimi jakby podzielić, będzie po prostu przyjemnie? Ile razy tak naprawdę miałeś przyjemność z oglądania meczu albo skoków narciarskich? Ile razy z powodu wypicia alkoholu? Przegapiłeś ważny moment i założyłeś go tylko i wyłącznie na powtórce. Ile razy tak naprawdę nie obchodziło Cię to, co się dzieje w telewizji, a emocje były właściwie zerowe? I znowu sprawdź w ostatnim okresie czasu, ile razy otrzymałeś to, co chciałeś, a więc odpoczynek przy meczu, większe emocje przy meczu, okazywanie radości. Opisz dokładnie tę sytuację. A potem spróbuj wymyśleć przekonanie, myśl alternatywną. Jaką? Po alkoholu nie pamiętam meczu. Tylko na trzeźwo mogę skupić się na tym, co się dzieje na boisku. Odpoczywam tylko bez alkoholu. Opowiem teraz w kilku punktach, na czym polega schemat zmiany myśli powodującej kud alkoholowy, myśli o alkoholu. Po pierwsze, zlokalizuj i nazwij tą myśl, wyraź ją. Po drugie, cofnij się pamięcią do sytuacji, w których to przekonanie było nieprawdziwe, na przykład alkohol dami odprężenie. Zapomnę o problemach. Następnie swojej historii poszukaj dowodów, które podważają słuszność tej myśli. Opisz tę sytuację w miarę dokładnie, a następnie sformułuj myśl alternatywną, która jest zgodna z prawdą. Dobrze, gdyby była swego rodzaju hasłem, sloganem łatwym do zapamiętania. W ten sposób będziesz w stanie po tym, jak pojawi się dana myśl po raz kolejny na przykład znowu przyjdzie do głowy fajnie byłoby się napić tylko jedno piwo to sobie przypomnisz sytuację że nigdy nie było to jedno piwo nigdy na tym się nie skończyło a jeżeli tak się skończyło to tylko 3 na 10 20 30 razy i jest wtedy szansa że taką myśl zastąpisz inną na jednym nigdy się nie kończy podobną metodę możemy stosować też przy zmianie przekonań ograniczających jest to tak naprawdę ocena nas, często wdrukowana przez kogoś znaczącego dla nas w życiu. Przykładem może być przysłowie, trawiło się ślepej kurze ziarno, kiedy tak naprawdę osiągnąłeś sukces. Takie stwierdzenie może zabrać Tobie poczucie sukcesu i zadowolenia z siebie, ale możesz to zmienić. Przypomnij sobie, co działo się tuż przed. Na przykład, ile pracy włożyłeś w przygotowanie referatu, ile czasu zabrało Ci wybieranie farb i umeblowanie do pokoju, i ile wysiłków to włożyłeś. Przypomnij sobie inne sytuacje, kiedy też mówiłeś o sobie, że trafiło się ślepiej kurze ziarno i ponownie przyjrzyj się, podważając to przekonanie, ile wysiłku w ten sukces włożyłeś. Warto też potem zastanowić się jeszcze nad jedną rzeczą i spojrzeć na swoje własne uczucia. A więc pomyśl, co czujesz, kiedy mówisz znowu mi się udało, trafiło się ślepiej kurze ziarno. I co czujesz, kiedy powiesz, ok, zapracowałem na to i w pełni zasłużyłem na nagrodę i sukces. Jestem przekonany, że emocje będą zdecydowanie inne, pozytywne, ale też zdecydowanie silniejsze. Warto też na końcu zadać sobie pytanie, czemu służy taki schemat myślenia? W przypadku, o którym mówiłem na początku, czyli picia, czemu może służyć myślenie, że wypiję tylko jedno piwo? Tak naprawdę temu, żeby się napić. A czemu może służyć myślenie, bo jednym się nigdy nie zatrzymam? Temu, żeby utrzymać trzeźwość. Które z tych konsekwencji są pozytywne? Czemu ma służyć myślenie, nie ma imprezy bez alkoholu? Po to, żeby otworzyć sobie furtkę do picia. Czemu ma służyć myślenie, mogę się świetnie bawić na trzeźwo? Przede wszystkim będzie służyło zabawie. A wracając jeszcze na koniec do przekonań ograniczających. Tak naprawdę, czemu będzie służyło powiedzenie, trafiło się ślepiej w górze ziarno? Będzie Podowodowało najczęściej przygnębienie, smutek, niezadowolenie, użelanie się nad sobą. A jeżeli pomyślisz, osiągnąłem sukces, na który w pełni zapracowałem, będzie to służyło podbudowaniu Twojej wartości, samooceny i pełnej radości z tego, że jest to efekt Twojej pracy. A więc myśli negatywne i myśli, które powodują picie, mają konsekwencje negatywne i służą utrwalaniu tych przekonań, które Tobie szkodzą. Myśli alternatywne, zawsze prowadzą ciebie ku dobremu. To tyle jeżeli chodzi o krótką metodę zmiany swojego myślenia. Masz na to wpływ. Dziękuję tobie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu. Pozdrawiam. Darek dopierała.